Drodzy winopijcy, to jest odcinek, w którym powiemy wam wszystko, co wiedzieć powinniście o alkoholu w winie. A mamy butelki od 5 do 17%. Oglądajcie! Dlaczego mi przerwałaś? Dlaczego mi przeszkodziłaś? Dlaczego mi przeszkodziłaś? Ja chciałam coś powiedzieć razem z... To było straszne! Może się zastanawialiście, czy ilość alkoholu w winie ma jakikolwiek wpływ na jego jakość. Może się zastanawialiście, dlaczego niektóre wina mają 5% alkoholu, a niektóre mają 17% i więcej. I w ogóle skąd ten alkohol w winie i dlaczego czasem jest go więcej, czasem mniej, to wszystko wyjaśnimy dzisiaj. Zacznijmy może od tego, że producent wina ma absolutny obowiązek, żeby na etykiecie, bądź też kontretykiecie, napisać, jaka jest zawartość alkoholu w winie. I musicie wiedzieć jedną rzecz, że według prawa europejskiego producent może was oszukać o 0,5%. Delikatnie. Ale 0,5% zaniżyć. Może o 0,5% zawyżyć, czy o 0,5% zaniżyć, w zależności od tego, do jakiego kraju wysyła swoje wino. Jak w jakimś kraju wolą wina bardziej alkoholowe, Polska, Rosja, to robimy 14,5. A jak są kraje, gdzie wolą mniej alkoholowe, to piszemy, że ma 14. I musicie też wiedzieć, że jeżeli byście się starali o pozwolenie na alkohol, to słuchajcie, jak chcecie sprzedawać wino, to pozwolenie będzie na alkohol, czy na butelki, które zawierają od 4,5 do 18%. W związku z tym ogromna... To jest wino. Rozpiętość. I to jest wino. Mhm. Poniżej są piwa, a powyżej są już alkohole mocne lub też wina fortyfikowane, czyli wzmacniane. Także słuchajcie, od 4,5 do 18%. To jest wino. Ogromny przeskok. Mhm. Są też regiony, w których są minima alkoholowe, prawda? Czyli wino nie może mieć mniej aniżeli na przykład 11,5, 12,5, 13,5. Każdy region sobie tam to definiuje po swojemu. Dokładnie. Teraz kolejna rzecz. Co to w ogóle są te procenty? No właśnie. Skąd one się w ogóle wzięły? Nie, najpierw co to jest? Co to oznacza, że mamy napisane 14,5% to ja ci powiem, alkoholu w winie? Więc jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, ile alkoholu jest w konkretnej butelce, to bierzemy 100 jednostek danego płynu, danej cieczy i mierzymy zawartość alkoholu w temperaturze 20 stopni. Wtedy te 11,5 na przykład, jeżeli mamy procent, to znaczy, że jest 11,5 konkretnie jednostek czystego alkoholu na 100 jednostek płynu całej cieczy, ale w tej konkretnej kontrolowanej temperaturze 20 stopni. Jest też tak, że ilość alkoholu w winie zależy tak naprawdę od tego, skąd ten alkohol pochodzi, albo na przykład z jakiego rocznika, w jakim roczniku został wyprodukowany, ponieważ ilość alkoholu w winie bezpośrednio zależy od zawartości cukru w gronach. Czyli im więcej mamy cukru w winogronach zebranych, tym więcej potencjalnego alkoholu będziemy mieli w winie. A skąd się bierze cukier? Sami dobrze wiecie, jak jest słaba pogoda, to owoce smakują gorzej, bo nie są takie słodkie, a jak jest gorąco, dużo słońca, to wówczas mamy słodsze, smaczniejsze owoce i dokładnie to wszystko jest tak samo, dzieje się z winogronami. Dlatego, poczekaj, chciałem tylko dodać, jak odwiedzaliśmy winnicę, to bardzo często nam winiarze właśnie mówili o tym, że muszą bardzo precyzyjnie wybrać ten właściwy moment zbioru. Ten moment, w którym jest wystarczająca już koncentracja słodyczy, żeby osiągnąć odpowiedni poziom alkoholu w winie, nie za wcześnie, nie za późno. Jak za wcześnie, to będzie za niski alkohol, jak za późno, to będzie za mocny, za duży alkohol. Dokładnie. Więc, słuchajcie, oczywistym jest, że więcej alkoholu będą miały wina z gorących regionów. Spójrzmy na te dwa chardonnay, które tutaj przynieśliśmy. Z tej strony, w lewej ręce, mam Chablis. Chablis, zimny region, Burgundia. I teraz, co ja widzę? Z tyłu patrzę i jest tutaj 12,5% alkoholu. A ja biorę chardonnay, czyli ten sam dokładnie szczep, z Chile i co ja znowu widzę? 14,5% alkoholu. Tu jest cieplej. No. I tu jest więcej alkoholu w związku z tym. To jest dosyć proste. I dlatego na przykład wina z Polski, ponieważ my jesteśmy raczej zimnym regionem, mają najczęściej do, nie wiem, 12, 13, tak? Tak, mają niższy alkohol, chyba że był taki gorący rocznik jak 2018, to wtedy poszliśmy trochę w górę, ale na przykład tutaj mam Rieslinga z 2014 roku i on ma 10,5% alkoholu. Można by było powiedzieć, że to jest soczek bardziej niż wino tak naprawdę. Chociaż to Moscato d'Asti ma 5%, to już jest w ogóle ewenement dla mnie. No to tak jest z Moscato d'Asti, zrobimy oddzielny odcinek o Moscato d'Asti. No dobra, a po drugiej stronie mamy dwa, słuchajcie, dla was do porównania czerwone wina z różnych szczepów, ale chcieliśmy pokazać wam różnicę też, jeśli chodzi o alkohol. Czyli tutaj mamy Pinot Noir,
znowu regionu raczej chłodniejszego i jeszcze w dodatku jest to taki delikatny szczep, konkretnie te winogrona bardziej kwasowe, mniej słodyczy, 12%, okay? Czyli wcale nie zbyt mocne. A tu amarone, potężne amarone, pamiętacie jak zrobione? Z rodzynek, z wysuszonych winogron i ile mamy? 17, słuchajcie, bo to już jest naprawdę potężne wino. Tak, a amarone w ogóle może dojść nawet do 18 i to jest pewien problem. Mhm. Może otwórz te wina, spróbujemy sobie od razu, żeby odpowiedzieć Wam na pytanie, czy ilość alkoholu faktycznie oznacza lepszą jakość, a ja przez ten czas Wam powiem, jaki jest problem od pewnego czasu z winami. Myślę, że w ogóle wino i fakt, że w winie mamy coraz więcej alkoholu w ostatnich latach, w ciągu ostatnich 50 latach mamy coraz więcej po prostu alkoholu w winie, jest świetnym dowodem na zmiany klimatyczne. Jeszcze 50 lat temu większość win miała 10,5, 11,5, 12% alkoholu. Dzisiaj trudno jest znaleźć wina o takiej zawartości alkoholu. Wszystkie mają 13,5, 14,5 i tak dalej. Także to jest świetny dowód na to, że faktycznie mamy zmiany klimatyczne. Ale druga rzecz jest też taka, że są też takie kraje, mówiłeś o prawie, są też takie kraje, słuchaj, gdzie już za wino, które ma powyżej 15% alkoholu, musisz zapłacić inny podatek. Są takie kraje. I wtedy jest dosyć duży problem dla producenta, żeby sprzedać te właśnie wina wyżej alkoholowe, które mają już 15%, ponieważ importer czy sprzedawca nie chce płacić dodatkowo za pozwolenie na sprzedaż właśnie tego typu alkoholu. Także to, że mamy coraz bardziej alkoholowe wina, stanowi również problem sprzedaży. To co, próbujemy? Tak. Tomek, spotkałeś się na pewno z tym, że ludzie myślą, że jak jest więcej alkoholu, to będzie lepsze wino. No zdecydowanie, tak. Zobaczmy. Będzie mocniej waliło. Właśnie, nie wiem o co chodzi. Faktycznie, słuchajcie, kiedyś, mówiłam Wam o tym, że kiedyś w ogóle ze względu na klimat inny trudniej było osiągnąć tą większą koncentrację alkoholu. Dzisiaj jest to tak łatwe, że naprawdę według mnie idiotyzmem jest myślenie, że jak jest więcej alkoholu, to lepsze wino. Jak jest więcej alkoholu, to jest goręcej. A generalnie jest wszędzie gorąco, więc naprawdę to nie jest nic trudnego zrobić super alkoholowe wino. Wiesz, co jest dzisiaj trudne? No. Zrobić zbalansowane wino, które nie będzie tak miało dużo alkoholu. Tak, albo tak naprawdę trudne jest to, żeby kontrolować ten alkohol. Tak, tak. Żeby skontrolować tak, żeby ten alkohol jakby nie był przeważający. Dokładnie. Bo słuchajcie, zobacz, kiedy wąchamy wino, ja nie chcę czuć alkoholu. Tak, zdecydowanie. Ja chcę czuć różne inne aromaty. Ja chcę czuć owoce, ja chcę czuć zioła, ja chcę czuć kwiaty. A ja nieraz miałem taki, zapewne Wy również, że wkładając nos do kieliszka, pierwsza rzecz, jaka Was uderzała, to jest po prostu alkohol. To jest błąd. Dokładnie. I dlatego wtedy na przykład często się schładza te butelki, bo przy schłodzeniu jakby nie czuć tak mocno tego alkoholu, ale jak ona jest ciepłe, po prostu tak uderza, że wręcz jakby nie ma zupełnie innych aromatów, jest tylko alkohol. Tutaj mamy 17% w tym amarone, które jest w ogóle inaczej zrobione. Jak oczywiście tak. No bo to też ma znaczenie, czyli alkohol nie jest wyłącznie związany z tym, jak długo winogrona były na krzewach. W tym przypadku, dlatego że to jest z rodzynek, w związku z tym ogromna kondensacja cukru. Jeszcze nie, nie. A co, to jest niedobre? Okropne. A ja mogę tego Matko spróbować? Matko. Ja to lubię bardzo, winę, więc ja sobie może przy tym zostać. Dobra, słuchajcie, właśnie o to chodzi. Gdyby ktoś mi to dał w ciemno, to w nosie jeszcze stwierdziłabym, że jest to wino. Natomiast w ustach to w ogóle nie smakuje jak wino, to smakuje jak nalewka. Zobacz, to smakuje jak nalewka, mocna nalewka. Tu jest 17%, a wrażenie jest jakby było 30%. Jezu, ale faktycznie to jest takie... W zasadzie tu w ogóle nie czuć nic oprócz tego alkoholu. Nic więcej. To jest taki wypalający. Alkohol wypala tutaj dramat. Zaraz, już masz takie poczucie, wiesz, zgagi od razu idącej. Tak. Jedyne, co z tego mogłabym zrobić, słuchaj, to jest grzaniec. No właśnie, grzaniec byłby dobry, ale to można było zamiast wina. Mogłaś zrobić grzaniec z wina i dolać to zamiast tego mocnego alkoholu po prostu. Tak, tak, tak. Albo w ogóle tylko i wyłącznie to. I by było od razu drogi mocne grzaniec, bo by była amarone, to nie stanie winko, słuchajcie. Ktoś ci dodał bardzo fajny problem, ale nie, tu te 17 jest takie, że ten alkohol w ogóle tak wychodzi, że jest zupełnie niepołączony z resztą. Nie, nie, on zabił wszystko. To nie o to chodzi w winie. Zupełnie nie o to, żeby miał dużo alkoholu. Tak naprawdę chodzi o smak, prawda? Mm-hmm. Głównie o smak. Mm-hmm. Słuchajcie, jeszcze historycznie taka ciekawostka, a mianowicie ponieważ były momenty, kiedy pogoda była tak chłodna, że nie udawało się tak naprawdę podnieść alkoholu w winie albo osiągnąć poziomu tam kilkunastu nawet procent, dodawano cukru do moszczu winogron przed fermentacją, po to, żeby te drożdże miały większą możliwość wygenerowania alkoholu. To się nazywało szaptalizacja i jeszcze, ja pamiętam jeszcze, nie wiem, 10
wspomnieć może kilkanaście lat temu, jak ja pierwszy raz pijałem wina i zaczynałem jakoś tam chodziłem na kursy, to były w ogóle wina, które piliśmy, które wiadomo były, że były szaptalizowane, że dodawano tam cukier, żeby zwiększyć troszeczkę ten poziom alkoholu, co jest zupełnie niezwykłe, bo dzisiaj mi się wydaje to w ogóle po prostu niemożliwe, żeby ktoś coś takiego robił. Tak, w sensie są wciąż kraje, według prawa wciąż można w niektórych krajach, bo wyobraź sobie, że to też zależy od kraju. No, to sobie wyobrażam, tak, od regionu nawet. Są prawa, tak... które pozwalają na szaptalizację, czyli dodanie albo sacharozy do moszczu, albo do zagęszczonego moszczu winogronowego, albo rektyfikowanego zagęszczonego moszczu winogronowego do właśnie moszczu. Tylko po co to robić w ogóle? Wiesz co, no jeżeli masz jakiś dramatyczny rok w jakimś super zimnym regionie, ale no to po co możesz... jest ten alkohol tak naprawdę? Wiesz co, bo, te 11, bo do 11,5% w ogóle maksymalnie można szaptalizować. Okej, okay. No tak. Wiesz co, czasem zbyt niski alkohol jednak powoduje, że wino jest jakby takie nierówne, niezbalansowane, niezekilibrowane. I faktycznie, wiesz co, nie otwierałam jeszcze tego wina, które ma 10,5%, otworzę je i spróbuję, ale zdarza się faktycznie, że zbyt mały alkohol też powoduje, że wino wydaje ci jakieś takie nie do końca poukładane, bo przecież alkohol jest też nośnikiem smaku. Okej. Podobnie jak tłuszcz. Podobnie jak tłuszcz, tak. Jest nośnikiem smaku i alkohol jest przede wszystkim również bardzo wpływa na aromaty w winie, bo zobacz, jak byliśmy w Austrii, to próbowaliśmy winogron i próbowaliśmy moszczu. Tak. I zobacz, że ani winogrona, ani moszcz często nie mają tych wszystkich cudownych aromatów, które znajdujemy w winie. Oprócz tego tylko jednego, pamiętasz? Tak. Gewurztraminer jest bardzo aromatyczny i faktycznie gewurztraminer, winogrona od razu właściwie pachną i smakują jak końcowe wino. Tak, ale pozostałe winogrona były po prostu słodkie, ale nie miały takiego charakterystycznego. Tak, nie mają tych jaśminów, nie mają tych ananasów, nie mają tych bananów itd. Smakowały i pachniały jak winogron. Więc to wszystko, ta cała magia, o której mówimy, kiedy wąchamy wino, ona się dzieje podczas procesu fermentacji. To jest w ogóle piękny wina. Nos, słuchaj, no. Tak, to wino pachnie. To w ustach jest po prostu tak masakrycznie, nie alkohol. Dramat. Więc cała magia, słuchajcie, dzieje się w procesie fermentacji, kiedy tak naprawdę alkohol wchodzi w reakcję z kwasami muszę sprawdzić. Co? Chyba tak. Iza znowu jest nieprzygotowana, jak widzicie, musi sobie sprawdzać na swoim telefonie. Zdzielaj karboksylowymi. Chciałbym zwrócić uwagę, ja przychodzę przygotowany, a Iza? Tak naprawdę cała ta magia dzieje się w trakcie procesu fermentacji, kiedy to alkohol wchodzi w reakcję z kwasami karboksylowymi i powstają estry, aromatyczne związki chemiczne, które są odpowiedzialne za wszystkie te cudowne aromaty, które później czujemy w winie. I sam alkohol również, same alkohole, różne alkohole mają również całą gamę aromatów, które się w winie pojawiają. Kochani, więc jest tak, wysoki alkohol wcale nie oznacza lepszego wina. Bardzo często jest tak, że wysoki alkohol jest źle ułożony w winie, w związku z tym będziecie mieli tą sytuację, którą my mieliśmy pijąc dzisiaj to Amarone, a mianowicie poczucie, że pijemy bardziej nalewkę albo mocny alkohol, który się tak wyróżnia, że tak naprawdę zabija każdy pozostały smak. Szukamy w winie balansu, takiej idealnego połączenia między odpowiednią ilością alkoholu, a smakiem, którego jest nośnikiem. W związku z tym raczej staramy się być w tych rejonach tam od 10, 11 do 15, 14,5, 15%, chociaż, jak już wiecie, są bardzo różne wina, a rozpiętość jest od, tak jak mówiliśmy sobie, tych 5 czy 4,5, nawet do 18, a czasem i więcej. Nie dyskryminujcie wina pod względem alkoholu. Dokładnie, czyli wino z małą ilością alkoholu wcale nie musi być złym winem. Zachęcamy, żebyście ich też próbowali. Kochani, dziękujemy, że byliście z nami. Koniecznie lajkujcie, subskrybujcie. Walczymy o 200 tysięcy. O 100 tysięcy i komentujcie na dole. 100 tysięcy, walczę. 100 tysięcy. 100 tysięcy starczy. 100 tysięcy w 2020. Dobra. Okej, okay, ekstra. Pijcie odpowiedzialnie. Koniecznie. I oglądajcie kolejne odcinki. Zapraszamy i do zobaczenia. Do następnego razu. Widzimy się za tydzień. Widzimy się za tydzień, pa. A to teraz Izunia. Mamy was oboje. Iska. Weź się trochę skup bardziej, co? Nie. Koniecznie obejrzyjcie nasz odcinek o mitach w winie.